Dzień dobry. Ja jestem pani Wieczorynka, a to jest kotka Laura. I mamy dzisiaj dla was bajkę bardzo muzyczną. Ale w ogóle będzie to bajka o zającach. Bo tak się akurat zdarzyło, że Laura spotkała zająca za miedzą. No wiecie, gdzie zające mieszkają? Zawsze za miedzą. I ta akurat rodzina gryzaków, pani gryzakowa, pan zając gryzak oraz ich czwórka dzieci. Gienio, Grzesio, Gabrysia i Gaja. I cztery małe zajączki. Wszyscy mieszkają w bardzo eleganckiej norce, zaraz koło miedzy, tutaj u nas na wsi. Mieszkają tam sobie i powodzi im się całkiem dobrze. Teraz lato w pełni. Wszystko kwitnie i rośnie. Pan gryzak, jak tylko się wybierze gdzieś dalej z plecaczkiem, to zaraz co najlepsze rodzinie przyniesie. A szczególne upodobanie ma do sałaty. Jak widzi sałatę, uszy stawia, wyściek w gotowości, noskiem, wąsikami i mówi: taka sałata, soczysta, zielutka. Sałatę bym narwał do plecaczka. I dla rodziny synka mam, Egienia, synka Grzesia, córeczkę Gabrysię i córeczkę Gaja. To są żarłoki, tej sałaty muszę nanieść. I każdego dnia polecaczku, ruszając noskiem i uszami, przynosi do domu, do nory, no nie mniej jak 12 główek sałaty. Pani gryzakowa oczywiście, jako przyzwoita zajęczyca, bardzo lubi sałatę. I jak tylko widzi pana gryzaka z tą sałatą, to mówi: o kochanieńki ty mój, ale żeś sałaty naniósł. No wiesz, a jednak nas tutaj jest tylko szóstka, to po dwie główki sałaty dziennie, to wiesz, jest, kochanie, bardzo dużo. Czy ty byś może mógł tak troszkę, no wiesz, powiedzmy, też urozmaicić, no czasem marchewka, larepę, no nie mówię kapustę, to wiesz, no, tak samą sałatą, kochanie Gerardzie, mój drogi, to my długo nie pociągniemy. A poza tym, po co komu tyle sałaty? Rozumiecie, że jeśli jednego dnia jest 12 główek, to po dwóch dniach jest 24 główki i po trzech dniach 36 główek. Laura, po czterech dniach nie umiemy tego nawet doliczyć, ale te główki sałaty, to one w noże coraz ich więcej. I robi się z nich wielka sałatowa góra. Dzieci podgryzają jak się da. Siadają sobie, biorą kapustę, sałatę i... No ale powiem wam, że troszkę po jednej mają już dosyć. I mówi Gienio do Grzesia: Grzesiu, ja już nie mogę, ojciec sałaty tyle znosi. Strach, kto to ma to wszystko przejeść? Nas jest dwóch, siostry dwie, matka się odchudza. Daj spokój z tą sałatą, możemy to na handel damy albo co. No ale nadal. Tata przynosi... O, Laura mi to wschodzi. Laura, co jest? A, mówi, że deszcz pada. Nie szkodź, nie jesteśmy z cukru, nie roztopimy się. No i z tą sałatą jest kłopiec. Mama gryzakowa, a to przerobi czasem na koktajl, a to na budy, no wiecie, pierogi z sałatą, sałata smażona, faszerowana, na ciepło, na zimno, w galaretce. Ale przerobić tego się nie da. I cały czas są straty. I wyrzucają zające sałatę i marnuje się. No a to niedobrze, bo nie dość, że ojciec gryzak tyle się napracuje, że tyle nanosi, to jeszcze żal sałat. Mama do niego mówi: ojciec, nie możesz tak ciągle przynosić, no. No wiesz, to też innym zwierzętom odbierasz, a marnuje się, gnije, to żal. Ojciec jednak nieugięty mówi: moja już tym głowa, żeby rodzinę wykarmić. Sałata jest dla zająca najlepsza. Lepiej mieć na zapas, niech nawet się troszkę zepsuje. Nikomu jeszcze nie zaszkodziło, żeby mieć troszkę za dużo sałaty. No ale mamie zającowej i dzieciom nie bardzo się to podoba. Więc zapraszają sarny, zapraszają dziki. Mówią: chodźcie, wpadnijcie, chociaż na podwieczorek, na śniadanko. No sałata w pełnej ofercie. Liście, główki, kto chce, siekana. Przyszły sarny wczoraj, pod wieczór. Stanęły sobie elegancko, bo sarny to są eleganckie zwierzęta. I powiedziały: o, macie bardzo dużo tej sałaty? No my oczywiście z siostrą, no my może po jednej główce na dwie? Ale ja tutaj się doliczyłam 72 główki, a część już jest taka trochę spleśniała, to zgniła nie za bardzo. My chętnie przyjdziemy raz w tygodniu, ale codziennie. A mama gryzakowa mówi: nie, codziennie przychodźcie, codziennie sarenki, w ogóle przyjdźcie tylko na dietę sałatową. Taka dieta, że tylko jeden rodzaj, to jest bardzo bezpieczna, to nie ma zagrożenia.
powiedział sam, no dziękujemy bardzo, ale my też lubimy ogryzać młode pędy i lubimy trawę. Tak na samej sałacie, wiesz, no pani gryzakowa, no niekoniecznie, niekoniecznie. To samo dziki przyszły. No, sałata, dobra, ale żołędziami nie możesz posypać trochę? Nie możesz tak jakby dosypać posypki żołędziowej, bo są. No i tak ryjami te główki sałaty poniuchały. I też sześć dzików i po jednej główce na jednego dzika, a reszta na zmarnowanie. Wszystko zgniło. Do taty gryzaka nie było jak przemówić. Już mama udawała, że ją po sałacie głowa boli. Już Gabrysia pokazywała wzdęty brzuszek, a Gaja mówiła, tata, wysypka mi na szyi się robi tu pod uszami i na kickach, to chyba od sałaty. Tata mówił, na pewno nie od sałaty. Do nauki, dzieci, i do grania. Bo musicie wierzyć, że to była bardzo muzyczna rodzina. Bardzo. Każdy grał na jakimś instrumencie. Gabrysia na fleciku, Grzesio na organkach, Gienio na lutni, tak, a Gabrysia na bębenku. Więc były to zajączki niezwykle muzykalne. I pewnego dnia z mamą wymyślili na ojca sposób. Bo ojciec gryzak nic jak nic innego najbardziej lubił muzykale. Jak słyszał w telewizji, a lubił sobie wieczorem, jak natargał sałaty, przysiąść na chwilkę, jak tam widział, powiedzmy, no bo deszcz pada, deszczową piosenkę, to zawsze się tak wzruszał, że musiał tymi uszami oczy zakrywać, żeby nie było widać, jak on płacze. No jak tylko śpiewali, to jemu serce zajęcie od razu w piersi szary ciaskało i na wszystko był podatny. Więc umyśliły dzieci z mamą, że napiszą jakiś taki przebój muzyczny i te ruchy musicalowe włączą, żeby ojca do tej sałaty w końcu zniechęcić. No i rzeczywiście. Nie dalej jak w czwartek w zeszłym tygodniu ojciec wraca z plecakiem pełnym sałaty i mówi, no patrzcie, co wam przyniosłem. 16 główek jak nic. No może połowa pójdzie na zmarnowanie, ale trudno. A na to dzieci. A jedne w kapelusiku, drugie w czapeczce, berecie po francusku. Stanęły w wiątku cztery, mama gryzakowa z tyłu i dalej. I popłynęła melodia. Tato, tato, ta sałata, przecież głodu nie załatam. Tato, tato, ta sałata, starczy nam na całe lata. Tato, tato, przestań zbierać, nie ma komu. I tu wchodził Grzesio na lutni. Nie ma komu już wyżerać. Tato, tato, ta sałata. I dzieci we czwórkę w płynnych ruchach i na tamburynku, i na lutni, i w kapelusikach ojca piosenką wreszcie przekonały. Usiadł ojciec, uszami oczy zasłonił, powiedział rzewnym głosem. Faktycznie, tyle sałaty na marnowanie, jak tyle zajęcy po lasach głoduje. No macie rację, dziadeczki. Poza tym zawsze powtarzam, cebula głodu nie utula, sałata głodu nie załata. I tym sposobem ojciec gryzak przekonał się, że nie warto przynosić do nory tyle sałaty, żeby się tylko zmarnowała. No i zmądrzał chłop, mówię wam. Jakby co, to do ojca, a i do matki śpiewem. Ta, 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 ta. Tym samym żegnamy się z wami. Ja jestem pani Wieczorynka, a to była bajka z cyklu Bajki zmieniającego się świata. Do zobaczenia.